24, 25 i 2026 rok, to w tych trzech latach te produkty, które Ci przedstawię, będą się najlepiej sprzedawać. Oczywiście w Twoim sklepie internetowym. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Michał Grzesiak, witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówię o biznesie w sieci. Dzisiaj przejdźmy od razu do konkretu, do pełnej merytoryki, podam Ci trzy przykłady produktów, które w mojej opinii będą się fantastycznie, uwaga, prawdopodobnie będą się fantastycznie sprzedawać w nadchodzących trzech latach, w sumie to dwóch latach, w tym roku i w następnych dwóch, czyli 25 i 26 to będą te następne lata. Zaczynam od przykładu pierwszego, konkret, żeby nie było, że jakieś farmazony tutaj, ja te produkty ściągnąłem, w sumie to kupiłem w Polsce i chciałem Ci je w tym momencie zaprezentować. Przykładem pierwszym będą formy silikonowe do lodu. Do lodu, do lemoniady, do soku, do jakiegoś tam napoju gazowanego albo napoju alkoholowego. W związku z tym mam tutaj, zabrałem zamrażarki, jest to towar śliski, towar zimny, a zarazem zaraz będzie mokry, dlatego pozwól, że się streszczę. Akurat jest pusty, bo ten materiał nagrywam po majówce, w związku z tym tutaj nie ma kości lodu, a nie kości, w sumie tylko tak naprawdę kuli lodu, które można sobie włożyć do fajnych szklanek, na przykład szklanek whisky albo jakiegoś innego soku jabłkowego. W związku z tym zabiorę sobie, to były te takie w kształcie kuli. Drugi przykład, którymi są też silikonowe formy do lodu, które są w kształcie takiego sześcianu. Też bardzo fajnie się sprawdzają, jak widać są, no można powiedzieć, że więcej niż w połowie puste. Jak to mniej więcej wygląda? Pokażę Ci. Chodźcie, że tutaj odcięła będzie. Tak to mniej więcej wygląda. Wystarczy nalać wody, dać do zamrażalnika i wychodzą tego typu kości, które naprawdę trzymają się w szklance, nawet w wysokich temperaturach, naprawdę dość długo, bo ponad, z tego co ja mniej więcej sobie tak liczyłem, oczywiście nie za stoperem w ręku, aczkolwiek prawie, że 35 minut ta kość potrafi się trzymać w takiej szklance, w zależności też od temperatury, jaki gdzieś tam nalejemy napój, lemoniadę czy cokolwiek innego. No i kolejną, już trzecią formą są takie trochę zniszczone, bo już ją mam mniej więcej jakiś rok, są też po prostu takie kostki lodu w kształcie gwiazdek, taka silikonowa forma. I teraz, mój drogi, moja droga, jest to produkt, który można kupić w Polsce. Ja sobie w tym momencie przeglądnę Allegro, Ty będziesz widziała to, co ja robię na ekranie, a ja pojawię się w prawym dolnym rogu. Można sobie tego typu produkty znaleźć na Allegro za kwotę, na przykład tutaj pokazywałem, że mamy takie kostki w kształcie sześcianu za kwotę 27 zł, a na przykład takie formy silikonowe, jeżeli chodzi o kostki w kształcie kuli śnieżnej, można znaleźć za 18,99, są też inne tutaj opcje, na przykład 32 zł 89 groszy, to jest dokładnie ta, ja to teraz pokażę po raz kolejny, można mnie powiększyć, już nie będę taki malutki, na chwilę możemy się powiększyć, to jest dokładnie ta sama forma, identyczna, identyczny kolor, kształt, rozmiar i w ogóle. 32 zł 89 groszy w Polsce na Allegro. Natomiast jeżeli chodzi o te kostki, gdzie one są, tutaj były te kości. O, tutaj forma silikonowa do lodu 27,49, to jest dokładnie ten produkt, z którego wyjmowałem jak gdyby ten sześcian, lodowy sześcian, w związku z tym tyle to kosztuje w Polsce. No i też ta ostatnia forma jest akurat tutaj, kosztuje 7 zł, ta zielona taka w kształcie tych gwiazdeczek. I teraz przejdźmy sobie na portal alibaba.com, sprawdźmy, ile to kosztuje w Chinach. Przechodzimy, ja już wcześniej wpisałem sobie tutaj u samej góry silicon cube, żeby można było szybciej ten materiał poprowadzić i bardziej konkretnie. I naprawdę na pierwszej stronie, po pierwsze, mamy pierwsze formy, które można kupić, te zielone, w kwocie od 75 centów do dolara i 15 centów, w zależności od ilości minimalnej zamówienia. W związku z tym można sobie łatwo przeliczyć, że zaokrąglimy, że będzie to dolar, tak? Dolar razy 4 zł też mniej więcej zaokrąglimy. Daje nam to 4 zł, w związku z tym te zielone coś, sprawdźmy na Allegro, tutaj kosztuje 7 zł, więc no, można powiedzieć, że tam prawie, że 80% tego narzutu gdzieś tam jest, w związku z tym może można coś na tym zarobić. Ale przejdźmy dalej sobie do tych innych form, o którym powiedziałem wcześniej. Dla przykładu, mamy tutaj już te formy w kształcie kuli. I taka forma w kształcie kuli kosztuje w Chinach 80 centów, w przedziale 80 centów do 1,85 centów, tak? W zależności również od tego, jaką ilość tu gdzieś zamówimy. Więc zakładajmy, że średnio będzie kosztowało to dolara, w związku z tym ten dolar będzie kosztował gdzieś tam w złotówce 4 zł. Więc jeżeli taka forma kosztuje 4 zł w Chinach, a tutaj u nas w kraju kosztuje
Mamy różne, są różne formy. Tutaj jest też ta sześcienna. 32,89 zł, tak? Taka forma, jak gdyby dwa w jednym. W związku z tym już widzimy, że kupujemy tam za 4 zł czy za 5 zł, a sprzedajemy tutaj za 32,89 zł. Mamy ten narzut dosyć duży, można powiedzieć, że nie mam kalkulatora w tym momencie w ręku, ale prawie, że narzut 400-500%, w zależności od tego, jaka to będzie forma, z jakimi zestawami, bo tam czasami są dwa w jednym i tym podobne. Niemniej jednak się to dodaje, przynajmniej matematycznie się to dodaje. Do czego zmierzam i teraz już przywrócimy materiał do mnie. Jak sami zresztą widzicie, ja też postaram się streścić, żeby to wszystko mi się tutaj nie rozmroziło. Akurat w przypadku tego produktu sprawa wygląda następująco. O ile faktycznie można kupić taniej i można sprzedać drożej, tak jak to widać było na tych nagraniach, które pokazałem przed chwilą, to ilość konkurencji jest przeogromna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to towar, który jest mocno sezonowy. To znaczy takie formy silikonowe, czy takie gwiazdki, czy jakieś tam inne sześciany i tym podobne, one będą schodziły prawdopodobnie od majówki do, powiedzmy, nie wiem, sierpnia. Maksymalnie może gdzieś września. Później już cisza, bo zazwyczaj nie używa się kostek do lodu w okresie października, listopada, grudnia, stycznia, lutego, marca i tak dalej, i tak dalej. W sumie to chyba wszystkie miesiące już wymieniłem te chłodne. Więc jest to sezonówka bardzo mocna i to jest towar, który jest stosunkowo tani. Po prostu wartość, jak gdyby, sprzedaży takiego produktu no nie przekracza 100 zł, w związku z tym trzeba wziąć pod uwagę fakt, że żeby wygenerować takie zamówienie, trzeba wydać jakąś kwotę pieniędzy na reklamę. A wydana kwota pieniędzy na reklamę to jest tak zwany koszt pozyskania klienta, o którym tak dużo mówię, i ten koszt pozyskania klienta może nawet w przypadku tanich produktów, tanich mam na myśli kilkadziesiąt złotych, wynosić kilkadziesiąt złotych, czyli po prostu się to nie będzie opłacało. I w mojej opinii, ku twojemu zaskoczeniu, oglądnij bardzo proszę ten materiał od początku do końca, bo możesz się niemiło zaskoczyć. Ten towar nie jest najlepszym produktem do tego, aby go sprzedawać i zarabiać na nim miliony. Produkt numer dwa. Produkt numer dwa, którego ja w tym momencie nie przedstawię, ponieważ gabarytowo jest dosyć duży. Jest to grill, który kupiłem sobie przed majówką. Niestety do mnie jeszcze nie dotarł, kurier się nie pojawił, w związku z tym no nie pokażę go, bo jest duży, a po drugie dopiero do mnie jeszcze jedzie. I takie grille również fantastycznie się sprzedają w okresie właśnie majówkowym do, powiedzmy, maksymalnie połowy lipca, ponieważ już w sierpniu mało kto kupuje grilla, ponieważ ten, kto miał kupić, kupił go wcześniej. Niemniej jednak wszystkie akcesoria właśnie związane z grillem, jakieś tacki, sztućce, coś, jakieś tam akcesoria dorożna, butle gazowe związane właśnie z tymi tematami, to się gdzieś bardzo fajnie, fantastycznie na pewno sprzedaje w okresach właśnie takich, których powiedziałem wcześniej, więc to również jako przykład numer dwa jest fantastyczny sposób. Niemniej jednak warto tutaj zwrócić uwagę na fakt świadczący o tym, że to jest bardzo mocna sezonówka i o ile w okresie tam dwóch, trzech miesięcy to się będzie fantastycznie sprzedawać, to tyle pozostaje nam jeszcze 9 miesięcy w ciągu roku, kiedy musimy tą sprzedaż jakoś gdzieś tam uzupełnić, tak, jakimiś innymi dodatkowymi produktami. Przykład numer 3. Przykładu numer 3 nie będzie. Dlaczego nie będzie przykładu numer 3? Ponieważ, podam Ci taki przykład, w sieci można znaleźć wiele różnych plików, e-booków, nagrań mówiących o tym, jakie to wspaniałe produkty trzeba ściągać, kupować albo robić na nich dropa, czyli ten tak zwany dropshipping popularny przez ostatnie kilka lat, aby móc na nich zarabiać. Wspaniałe, bestsellerowe produkty. Ten materiał ogólnie jest taką jedną wielką ironią, ponieważ w mojej opinii, jeżeli są osoby, czy grupy osób, czy firmy, czy ktokolwiek, to nie jest nieistotne, nie oceniam, podają jakieś tam ilość produktów, które będą fantastyczne, to zastanówmy się, czy oby na pewno jest ktoś, kto fantastyczne produkty podaje tysiącom ludzi, żeby je sprzedawać. Czy serio to tak to działa? Tak? Serio uważasz, że ktoś za darmo da najlepsze bestsellerowe produkty, poda, wyłoży kawa na ławie tylko i wyłącznie po to, żebyś ty mógł zarabiać na nich miliony? Nawet jeżeli ten ktoś ma prawdę i mówi prawdę, że to są fantastyczne produkty i potrafi przepowiedzieć przyszłość, jest wróżką albo wróżbitą i albo wywróżył gdzieś tam, albo wyczarował, odczytał z gwiazd, że pojutrze będą świetnie sprzedawały się, nie wiem, tulipany sztuczne albo dzbanki do kwiatów, kaktusów lub innych tam roślin, no to w porządku, to jest wróżbitą, okej, nie mam nic do tego, tak? Aczkolwiek, no nie wiem, ja w to nie wierzę, po prostu, najzwyczajniej w świecie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że najlepszy pomysł na biznes, najlepszy pomysł na produkt powinien, w mojej opinii, wypłynąć gdzieś tam z ciebie. Mówię to też dlatego, ponieważ bardzo często na tych konsultacjach, które gdzieś tam przeprowadzam na co dzień, osoby zadają mi takie pytanie: a Michał, a jak myślisz, czy produkt XYZ, on będzie dobrym pomysłem i czy da się na nim zarobić? To jest bardzo częste pytanie, które gdzieś tam słyszę. I nie ma nic złego w tym pytaniu. Aczkolwiek trzeba mieć pewną świadomość, że żeby odpowiedzieć naprawdę w 100%, tak w 100% przekonanym być, że dobrze się odpowie na to pytanie, że w 100% wypełni się jak gdyby
zapotrzebowanie osoby pytającej, to na przykład ja musiałbym przeanalizować bardzo mocno rynek, przeanalizować bardzo mocno tendencje rynku, tendencje jak gdyby ilości firm konkurencyjnych, które sprzedają ten konkretny towar, za jaką kwotę sprzedają ten towar, czy stosują jakieś cross-sellingi, upsellingi w celu zwiększenia wartości średniego koszyka zakupowego w sklepie internetowym, czy stosują różne modele promocji. Jeżeli stosują, to jakie te promocje, jak często te promocje występują, czy jest tam darmowa dostawa, która będzie obniżała poziom marżowości na danym konkretnym produkcie. Nie da się w przeciągu 5, 10, 15, 20 minut odpowiedzieć w pełni merytorycznie na pytanie, czy ten produkt będzie dobrym produktem. To jest niemożliwe, to jest nierealne. Oczywiście można powiedzieć tak, rzucić takim sformułowaniem, a fajny pomysł. No tylko pytanie, czy to o to chodzi w odpowiedzi na to pytanie, żeby powiedzieć fajny pomysł albo ciekawy pomysł. Tak naprawdę ta odpowiedź nie wnosi totalnie niczego. Dlatego pamiętajcie o tym, że jeżeli gdzieś, kogoś gdzieś się pytacie, ja to w 100% rozumiem, bo ja sam się też kiedyś pytałem o to, jak tworzyłem drewniane zegarki, swój pierwszy sklep internetowy, który prowadziłem przez 8 lat, przepraszam, 7 lat, już mi się te liczby po prostu mylą, to za każdym razem się pytałem, a czy kupiłbyś taki zegarek, a czy kupiłabyś taką bransoletkę, a czy kupiłbyś takie drewniane okulary? I za każdym razem jak pytałem, to większość osób odpowiadała, tak, super, fajne. A ja się pytam, a czy kupiłbyś taki zegarek, a tak, albo takie okulary? No tak, i 100% osób nie kupowało tych okularów, tego zegarka, tych bransoletek. Więc to być może gdzieś da Tobie do myślenia. Tak więc to tyle w tym materiale. Albo nie, to jeszcze nie koniec tego materiału. Chciałem tutaj dodać jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Jeżeli ktoś kiedyś powie Wam, że te produkty, one będą fantastyczne, to sugerowałbym, przynajmniej ja bym odpowiedział, gdyby ktoś mi tak powiedział, słuchaj, ten produkt będzie się sprzedawał fantastycznie za rok, wykładaj na niego 100 tysięcy, 50 tysięcy, 10 tysięcy złotych, to jest gwarantowany must, ja tego nie zrobię, bo mam inne biznesy, ale ty to zrób. To zasugerowałbym takiej osobie, żeby sobie na przykład pograła, nie wiem, w jakieś zakłady bukmacherskie, albo może w jakieś loterie, albo jakieś tam inne gry karciane, hazardowe, bo być może tam się sprawdzą gdzieś tego typu tematy, ponieważ no nie wrzucajmy ludzi na minę. I jeszcze kolejna kwestia za wyjątkiem tej miny. Jeżeli taki produkt, taki PDF zawierający, nie wiem, 100 najlepiej sprzedających się produktów, albo taki materiał na YouTube, który mówi o 100 najlepszych sprzedających się produktach, będzie wypuszczony i oglądnie go, nie wiem, 1000 osób, 2000, 10 tysięcy osób, 100 tysięcy osób, to czy naprawdę te produkty, które znajdują się na tych listach, one naprawdę będą takimi bestsellerami, unikalnymi, niepowtarzalnymi, które sprzedaje mało osób, które nie mają konkurencji na rynku? Jeżeli chcesz założyć świadomy, rentowny i skuteczny sklep internetowy na podstawie 8-letniej, 7-letniej wiedzy, którą nabyłem przy prowadzeniu własnego sklepu internetowego, który stworzyłem od A do Z samemu, jeżeli chodzi o całościowy projekt, to zachęcam Cię do kliknięcia w pierwszy komentarz, w link w pierwszym komentarzu albo w opisie tego filmu znajdziesz tam szkolenie, które zawiera gotowy schemat działania, jak zaplanować i skutecznie prowadzić sklep internetowy. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Życzę Ci, aby Twoje pomysły, Twój jeden wspaniały pomysł, ten złoty, święty graal był tym jednym, jedynym, trafionym, na którym się znasz i którego będziesz po prostu potrafił sprzedawać w internecie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.